Halo, halo, cześć. Właśnie podjeżdżam sobie samym środkiem pod wiadukt wiodący główną trasą na Górę Kalwarię, na Grójec i tak dalej, Krajowa 50. A dlaczego pozwalam sobie na taką swawolę? Otóż tam przekierowano ruch, póki tutaj wiadukt nie zostanie w pełni oddany. A tutaj jest trasa wyznaczona na ten czas dla rowerów. Mnie to bardzo cieszy. Nie muszę się przeciskać z samochodami tam na tym rondzie, co czyniłem przez ostatnie prawie 19 km. Jest ok. Tutaj wielkie rozbudowy, tak jak widać. Tam wielkie chmury ciemne. Wczoraj nieźle dostałem deszczem. Po prostu sucha nitka na mnie nie została. Dziś jest już lepiej, bo dzisiaj są takie przelotne opady. Co prawda momentami potrafi dać popalić, ale nie jest tak źle. Raz słoneczko, raz deszczyk taki przelotny. Także jak to mawia mój kolega, co deszczyk zmoczy, wiaterek wysuszy i jest pięknie. A ja kieruję się w stronę jednego z moich ulubionych zamków. Jeszcze zostało mi więcej niż połowa do niego, ale kilometr do kilometra i będzie. Piękna majóweczka. Co prawda ruch samochodowy się niesamowicie zwiększył, ale ponadto pogoda idealna. Uwielbiam taką, przypomina mi troszkę szkocką. Właśnie podróżując po Szkocji, podczas obu moich szkockich wypraw, też miałem takie historie. Słoneczko, deszczyk, słoneczko. Także pozdrawiam Was serdecznie, bo zaraz wjeżdżam na dosyć ruchliwą trasę i tam już nie będę się wygłupiał z nagrywaniem, co by nikt nie miał do mnie pretensji, że skupiam uwagę na czymś innym niż powinienem. Może przepuścimy jeszcze tira, bo ja w międzyczasie się zatrzymam. Przerobiłem tak w ogóle peletona na szybki rower miejski, zmieniłem mu tylną zębatkę, zmieniłem przy okazji łańcuch na inną długość. No i teraz zbiera tych kilometrów dużo więcej i dużo szybciej. Także ruszam. Na razie, do zobaczenia później. Halo, halo. No wręcz nie godzi mi się inaczej powiedzieć, jak tylko buziaczki z trasy. Dokładnie z takiej miejscowości, jakże urokliwej, romantycznej i nie wiem co jeszcze. Moja strzała, mój Pershing, mój rower pościgowy. Już myślę, że wystarczająco rozgrzany na tą chwilę. Zerknijmy, już 30 km strzeliło jak z bicza dosłownie. Chmurki nieco się przejaśniły. Nic w międzyczasie nie padało, także jest rewelacja po tej krótkiej przerwie na całowanie. Wsiadam na tą petardę prędkościową i ruszam w dalszą drogę. Pozdrawiam, cześć! Halo, halo! Już za chwileczkę Góra Kalwaria, a tutaj Wisła. Troszkę tu ciasno, także skupiam się przede wszystkim na drodze, na tym, żeby nie wpaść w jakiś dołek, na jakieś śmieci na poboczu, inne takie.
O, przez chwilę z tyłu spokój, no to mogę wam pokazać, jak Wisła wygląda. Ogromne plaże się potworzyły w wyniku niskiego stanu. O, tam, nie wiem czy widzicie, z tamtej strony jeszcze większe są te plaże. Na tyle niski poziom wody jest w naszej narodowej rzece. No tutaj, tak jak widzicie, sporo tirów. Ogólnie na tej trasie jest niezły ruch dzisiaj. No skończyły się piękne czasy, kiedy wszyscy siedzieli w domach. Ludzie mają dosyć zaszczucia i wreszcie korzystają z tej pięknej pogody. Także no ja też korzystam i jeszcze chwileczkę, już wjeżdżam do Góry Kalwarii, jeszcze chwileczkę i będę widział zamek w Czersku. Na razie. Dzień dobry, na zamku w Czersku. Książęce mury książąt mazowieckich. Przepiękne trzy baszty, w tym bramna, przez którą właśnie sobie przechodzimy. Jak widać, sielska atmosfera, dziedziniec żyje, także zamek w Czersku ma się dobrze, niezależnie od rzekomego koronawirusa. A teraz idziemy na tą wieżę. No niestety koronawirus zamknął nam wejście na tą zwykle otwartą wieżę, także nie będziemy się mocowali z tymi kwiatami, ale po prostu odpuszczamy, cieszymy się tym, co jest. A jest naprawdę pięknie, sami zobaczcie, słoneczko świeci, ptaszki śpiewają, tutaj ludzie cieszą się aurą i spokojem dziedzińca. Chce się żyć. A tutaj widoki na dolinę Wisły. Dawniej, nie wiem czy to widać, tutaj tuż pod zamkiem, tu jest starorzecze Wisły, dawniej właśnie tędy sobie płynęła. No i strzelił jej taki kaprys do głowy, odsunęła się o ponad kilometr od tutaj murów z zamku, przez to te mury podupadły, straciły na znaczeniu, książęta mazowieccy wynieśli się do Warszawy i dziś mamy stolicę w Warszawie, a kto wie, być może byłaby właśnie w Czersku, gdyby nie ten kaprys Wisły. Tymczasem trzeba się ruszać, wsiadam za chwileczkę na rower i pędzę przed siebie korzystać z tego pięknego dnia. Zobaczcie na te chmurki, już ciemne kolory zupełnie gdzieś przeszły w niepamięć. Teraz można już aż do zachodu po prostu czerpać z tego dnia, a nawet i po. Ja jestem przygotowany nawet znacznie dłużej. I prawdopodobnie tak się stanie. Także jeszcze jeden rzut na zamek. Tutaj wieża jedna, druga, trzecia. Rafał, którego macie już pewnie dosyć na wizji. I lecimy dalej. Na liczniku 54 km. Taki sobie wiatr, nie za słaby, nie za mocny, można by powiedzieć akurat,
A ja sobie kręcę. Już w drodze powrotnej z zamku w Czersku. A jaki kierunek teraz obrałem, to niebawem się przekonacie. Słoneczko coraz niżej, może wam pokażę. O, tam zza lasu się właśnie wychyliło. Tak wygląda trasa przede mną. O, troszkę się uspokoiło, bo tak to jest straszne wariactwo tutaj dzisiaj. Ja nie wiem, o co chodzi, czy ludzie są tak spragnieni prowadzenia samochodów, czy rzeczywiście tak podróżują nagle dzisiaj. Ale no niesamowity ruch, po prostu tak, jak było dawniej. Kompletnie to się niczym nie różni. Piękny mój cień. Niech no wyswobodzę tą kamerkę. O właśnie. Nie żebym ja miał coś wspólnego z pięknością, ale o tam macham teraz do was. Bardzo fajny cień. Zresztą zaraz postaram się też zrobić mu zdjęcie pamiątkowe. A ja czuję taką wolność. No jadę po prostu bez zastanawiania się dokąd. Jest pięknie. Na razie, cześć. Halo, halo. Ostatnie promienie słońca. A ja w tak urokliwym zakątku zrobiłem sobie pauzę. Taką troszkę przymusową pauzę, bo przerobiłem taki kryzys bólu kikuta, że po prostu skuliłem się, oparłem się na rowerze i musiałem przez chwilę przetrwać to, nie robiąc nic, nie myśląc o niczym, po prostu uprzeć się, żeby wytrwać ten czas, kiedy to nie minie. No takie rzeczy się zdarzają, kiedy przekraczam granice. Nie jest to dla mnie pierwszyzna. Już minęło, już się znów uśmiecham, jest pięknie. Zobaczcie, jaka sceneria. Słoneczko. Tutaj tego typu konstrukcje, także przystępuję do działania. Zobaczycie na pewno na fotografiach, co z tego wyszło. Na razie. Mam pewien plan. Myślę, że rower w tamtym miejscu będzie się prezentował naprawdę zjawiskowo. Teraz wystarczy się oddalić od niego, akurat tutaj od tej strony słoneczko nam świeci. No i postaram się go jak najlepiej uchwycić na swoich zdjęciach. Co myślicie? Widzieliście już kiedyś rower w takiej scenerii? Peleton, trzymaj się! Pyszna kanapka ze swojskim smalcem. A smalec jest z dodatkami oczywiście, z miązkiem, z cebulką, z czosnkiem. A przy tym jaki energetyczny. Mówiłem wam już, że życie jest piękne, jest przecudne i absolutnie całe zależy wyłącznie od nas samych. Więc możecie mieć wszystko i twierdzić, że nie macie nic. A możecie nie mieć nic, a czuć się, jakbyście mieli wszystko. Ja się właśnie tak czuję.
Gdyby nie to, że chcę jechać dalej, to bym tu został. Wystarczyłoby dwa takie elementy położyć na boku i już mam równe posłanie. Bo tutaj no od biedy też bym się przespał, ale byłoby trochę niewygodnie. Tu byłbym osłonięty od wiatru, z tej strony również, z tej strony również, jedynie od tej strony mogłoby zawiewać. No to jedna strona to może sobie zostać. Z myszami jestem zakumplowany, z innymi zwierzętami zresztą też. Więc cóż mi więcej potrzeba? I mam jeszcze jedną kanapkę taką. Mógłbym ją sobie zostawić na śniadanie. Tam był zachód słońca, więc wschód byłby po tamtej stronie. A wschodzie słońca bym porobił jeszcze zdjęć, zjadł kanapkę i ruszył w dalszą drogę. No ale ja chcę dzisiaj ruszać w dalszą drogę, tak jak. Miło jest pogdybać sobie. Siano ładniej pachnie, ale narzekać nie ma na co. Zaraz uzupełnię bidon. O takich rzeczach trzeba oczywiście myśleć wcześniej, zanim się wyruszy. I ja pomyślałem, pozapalamy sobie światełka, tak żeby dobrze było mnie widać. No i cóż, w drogę. Pamiętajcie, życie jest piękne. Cześć. A jeszcze zanim odjadę, pokażę Wam, jak podróżuję na rowerze po zapadnięciu zmroku. Taka podstawa z mojej strony. Zobaczcie, dwa światełka z tyłu. Niezależnie od tego, czy mam sakwy, czy nie mam sakw, dwa światełka gwarantują mi dużo większą czujność ze strony kierowców, dużo większą wrażliwość z ich strony. A jednocześnie, zwróćcie uwagę, to jest na przykład lampka ładowalna, czyli z wewnętrznym, dedykowanym akumulatorem. Co się dzieje, kiedy ona wyczerpie zasoby swojej energii? Gaśnie. Ona nie sygnalizuje w żaden sposób tego, że skończyła jej się energia i słuchaj, ciebie już od tyłu nagle nie widać. Chociaż może wydawać ci się inaczej. I to jest właśnie niebezpieczne. To jest lampka, w moim odczuciu, na bardziej tereny miejskie, tudzież bardzo wyliczone wycieczki, krótkie. Absolutnie nie takie sobie wyskoki na 100 czy więcej kilometrów. No chyba, że ktoś nieźle grzeje, no to też trzeba zweryfikować oczywiście.
Natomiast dwie lampki dają mi gwarancję, że cokolwiek by się wydarzyło z jedną. To nie musi być ładowalna lampka, to może być tradycyjna i nie wiem, niech coś na stykach pójdzie, niech się bateria wyczerpie. Kiedy ruszamy, powiedzmy, wydaje się jeszcze względnie świecić, a w trasie nagle padnie. Albo będzie tak słaba, że no niewiele będzie dawała. I w takiej sytuacji właśnie te dwie lampki są rewelacyjnym wyjściem. Ta akurat ma takie wygaszanie, zobaczcie tylko. O, widzicie, wystarczy ruszyć rowerem i ona się budzi na nowo. Dlatego nie myślę, że już padła. Natomiast z przodu, póki co mam jedną tutaj, świecącą, bardziej po to, żeby mnie było widać, ponieważ nie jest jeszcze tak ciemno. Więc po to, żeby inni mnie widzieli z przodu, chociażby kiedy, nie wiem, wjeżdżam na rondo czy gdziekolwiek, włączam się do ruchu, do jakiejś, na jakąś ulicę. Natomiast później mam tutaj jeszcze o taką petardę. Oczywiście zmniejszę tryb, żeby nikogo nie razić. Czasami gdzieś na grupach słyszę, o, bo taki, tacy jak ty to jeżdżą na 100% z takimi silnymi lampami. No nie, nieprawda, bo widzicie, jakbym jeździł na 100%, to ona by mi starczyła na bardzo krótko. To ja sobie mogę wyskoczyć na 100% gdzieś do pobliskiego lasu, ale nie na taką trasę. Dlatego tutaj czysta logika przemawiać za tym, żebyśmy możliwie niski tryb obrali sobie na te długie trasy. I w tym momencie, zresztą zobaczcie, położenie tej torby powoduje, że kiedy ja tą lampę podczepiam tu w tym miejscu, bo tu jest dokładnie miejsce, ona nie ma nawet prawa świecić na wprost na kierowców, ponieważ ta sakwa na kierownicę, że tak powiem, ścina tą smugę światła od góry i pozostaje jedynie ta część padająca bezpośrednio na asfalt. Także no mam nadzieję, że wyjaśniłem w sposób dosyć racjonalny. Kto będzie to oglądał, już mi nie zarzuci czegoś podobnego, że rażę innych kierowców. Notabene sam jestem innym kierowcą, także ja to rozumiem, ja potrafię się wczuć w położenie drugiej strony i sam nieraz przerabiam różne sytuacje na drodze z rowerzystami. Dlatego uwierzcie mi, mam wyobraźnię i korzystam z niej. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, wsiadam na peletona i ruszam w dalszą drogę. Cześć! Gdzie mnie nogi poniosą, czy raczej koła, jeszcze nie wiem, to się okaże. A gdybym przypadkiem zakończył niespodziewanie ten dzisiejszy rajd, tą dzisiejszą wycieczkę, no to do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć! Cześć. Mała przerwa na liczniku, 73 km, tam z jakimś hakiem. A tutaj piękna kapliczka, zatrzymałem się, bo aż miło popatrzeć na nią. Cisza, spokój, jestem na bardzo bocznej drodze w tym momencie. No raz po raz przejeżdża oczywiście jakiś samochód, bo dzisiaj się te samochody rozkręciły na całego. Natomiast mam tutaj spokój na tej drodze, przez jakieś nieznane sobie wioseczki ciągnę, nie przejmuję się dokąd dotrę. Gdziekolwiek by to nie było, będzie pięknie, bo we mnie sił jest jeszcze sporo, a noc jest naprawdę piękna. Trochę się ochłodziło, ale gdyby coś, to mam co na siebie jeszcze założyć. No cześć. Kolejny przystanek na trasie. Tym razem pośród lasów. Z tej strony las i z tej strony las i długie kilometry w tamtą stronę. Natomiast tam, gdzieś tam na horyzoncie widzę coś jasnego, także pewnie ten las się za jakiś kilometr kończy. Cóż my tu mamy po tej
naszej dzisiejszej włóczędze. 87,24 km pokonanych już. O, lampka się skrzywiła troszkę. Mały przystaneczek na rozprostowanie kości. Jakieś zdjęcie przy okazji zrobiłem. Tu już oświetlenie stosowne do sytuacji. Także no jestem przygotowany, nie przebieram się na razie, mimo że jest chłodno, tu nawet takie mgły panują, na pewno tego na kamerce nie widać, natomiast wyszło mi to bardzo czytelnie na jednym zdjęciu i ponadto nieco wcześniej to jechałem przez taką chmurę mgieł, po prostu nagle ucięła mi się widoczność do zera i musiałem wyjechać z tej chmury, dopiero cokolwiek zauważyłem, co się dzieje przede mną. Natomiast tutaj już jest w miarę przejrzyście, także zatrzymałem się chwilę, rozprostowałem kości, tam jest piękny księżyc, tak w ogóle, o zobaczcie, widzicie go? Piękniusi, no znowu coś jedzie. W każdym razie, pomimo tego, że mógłbym już prostą drogą podążać do domu, ja celowo zjechałem z tego szlaku łatwego, prostego, bezpośredniego i gdzieś tu się po regionie jeszcze włóczę, zaliczam kolejne miejscowości i tak naprawdę bardziej się oddalam od tego domu niż przybliżam, tyle że już teraz z zupełnie innej strony. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Tymczasem pozdrawiam, cześć!